Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking about. Yeah. It's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Siemanko ekipa. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo nagramy go z moją trenerką Karoliną. Na wstępie powiem wam parę słów o Karolinie i dlaczego musicie mieć do niej szacunek. Jej sukcesy na ringu to m.in. pas zawodowej mistrzyni świata, złoty medal igrzysk europejskich i sześciokrotny tytuł mistrzyni Polski. Karierę zaczynała w ogóle od kickboxingu, gdzie oczywiście też zdobyła mistrzostwo świata. Potem był boks amatorski, gdzie też zdobyła praktycznie wszystko, co było do zdobycia. I podpisała zawodowy kontrakt z grupą Uniwersum. To w tej grupie boksował m.in. Michał Czeski, czy obaj bracia Kliczko. Wyjechała mieszkać i trenować do Niemiec, gdzie na jednej sali trenowała z takimi legendami, jak chociażby Gennady Golovkin, jeden z moich ulubionych bokserów. Zdobyła oczywiście mistrzostwo świata, po czym zawiesiła karierę zawodniczą. Urodziła dwóch synów. Pozdrawiam Szymka i Pawła. I wzięła się za trenerkę m.in. takich leszczy jak ja. To kończymy kawkę i lecimy się z nią spotkać. Jedziemy właśnie spotkać się z Karoliną, a ja wam opowiem szybko, jak się poznaliśmy. Podczas mojej przygody z boksem trenowałem pod okiem wielu różnych trenerów, ale to właśnie Karolina nauczyła mnie zdecydowanie najwięcej. To pod jej okiem stoczyłem i wygrałem najwięcej walk, ale w życiu nie ma nic za darmo. Karolina mi dała dużo swojego czasu, poświęciła mi dużo uwagi i serca przede wszystkim, ale wymagała w zamian mojego potu, łez i krwi. I to dosłownie. Lubię żartować, że Karolina zmieniła moje życie w piekło, tylko że to niestety nie jest żart. Zresztą zaraz się o tym przekonacie na naszym wspólnym treningu. Jesteśmy w Żoliborskiej Szkole Boksu, czyli w klubie, w którym aktualnie trenuje Karolina, bo tacy ludzie nie spoczywają na laurach. Karolina kilka lat temu wznowiła swoją karierę i aktualnie próbuje się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku odbędą się w Tokio. Sam klub to bardzo fajne miejsce, nastawione jest szczególnie na zawodników, ale przychodzą oczywiście też normalni ludzie trenować rekreacyjnie. Jest to jedne z nielicznych tego typu miejsc w Warszawie, więc jeżeli jesteś zawodnikiem albo marzysz o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z boksem, to polecam Cię właśnie ten klub. I poznajcie Karolinę, która pokaże wam, jak trenują mistrzowie. Cześć Filip. Cześć. A ja zapraszam was wszystkich dzisiaj na trening bokserski. Pokażę wam troszeczkę swoich ulubionych ćwiczeń, trochę technik bokserskich. Także zapraszam, będziemy się dobrze bawić. Prince Boxing. Jesteśmy już po wstępnej rozgrzewce i teraz pierwsza z 12 rund luźnej skakaleczki. Pamiętajcie o tym, żeby nie skakać jednostajnie. Zmieniajcie sobie rytm, przyspieszajcie, zwalniajcie. Możemy troszeczkę kroczki do przodu, do półka, do prawo. A my mamy już 12 rundę i przyspieszamy, bo to w kapli. Dobrze. Teraz zaprezentujemy takie ćwiczonko. Ono jest przydatne nie tylko w boksie, w różnych dyscyplinach, tam gdzie ważne są nogi, tam gdzie ważna jest zmiana kierunków i poruszanie się. Do tego jeszcze czas reakcji, refleks, bo trzeba to zrobić jak najszybciej. Trwa ono około 30 sekund, czyli robimy tak przez 30 sekund, 30 sekund odpoczywamy i najlepiej powtórzyć jest to 3 razy. Także jedna osoba stoi w środeczku tego kwadraciku, mamy tutaj 4 kolory i ja szybko będę mówiła nazwę koloru, Filip musi dobiec, dotknąć dłonią do tego znacznika. Uwaga! Żółty, niebieski, biały! Niebieski, pomarańczowy.
ćwiczonko rzucam w głowę partnera, tutaj zawodnika. Staram się celować prosto na brodę. No i Filip musi robić uniki w lewo, w prawo, może też bronić się nogami. Tutaj w lewo troszeczkę ma ograniczone możliwości, ale tułowiem jak najbardziej, może zejście w dół, chyba że będę celować też w tułów, więc trzeba uważać. I na początku możemy to robić w troszeczkę wolniejszym tempie, wtedy Filip ma czas, żeby po obronie wyprowadzić cios albo serię ciosów. Potem troszeczkę przyspieszamy i już tego czasu na ciosy nie ma. Także uwaga, zaczniemy wolno. No i po uniku seria, dobra? Teraz przyspieszę, będę szybko rzucać. Kolejne ćwiczonko. Bardzo lubią go dzieci, bo ja zawsze tłumaczę, że teraz możecie kierować swoim partnerem na joysticku. I on wygląda tak, partner, jesteśmy z tyłu, za plecami, nogi w pozycji bokserskiej, trzymamy ręce w gardzie i klepiemy partnera. Jeżeli klepiemy w lewy bark, to jest lewy prosty, prawy bark, prawy prosty, pod lewą pachę lewy sierpowy, pod prawą pachę prawy sierpowy, w biodro lewy z dołu i prawy z dołu, tak? I potem układamy z tego kombinację, hop, 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 raz, dwa, trzy. Sprawdzamy, czy partner się myli, czy nie. Jeżeli pomyli się, to jeszcze raz, tak żeby zadawał te ciosy tak, jak my chcemy. I tak zmuszamy partnera i do reakcji szybciej. Jest to taka fajna forma zabawy i pobudzenia. Fajne. Podobna wersja tego ćwiczenia, tylko już robimy go w ruchu. Jeden z partnerów rusza się na nogach, chodzi, drugi za nim jak cień, Filip rusza się, przednia ręka pracuje, ja za nim podążam, jego odbicie lustrzane tylko z tyłu i w pewnym momencie klepię go w lewy bądź prawy bark, wtedy on musi zrobić obrót przez ten bark i zaatakować serią ciosem. Ja muszę się cofnąć, żebym zrobiła mu miejsce. I uwaga, chodzisz, rewalka chodzi, hop, i się cofnę, i znowu. I znowu sobie chodzi. I hop, i szybciutko wycieka. I znowu podchodzę do niego. On nie wie, czy w lewy, czy w prawy, musi dobrze zareagować, nie pomylić się, hop, i się cofnę. Możemy zrobić też tą wersję ćwiczenia w drugą stronę, że jak klepnę go właśnie w lewy bark, musi się odwrócić przed prawy, tak żeby te półkule pracowały cały czas. Czyli chodzi, teraz zrobimy w drugą stronę, żeby się nie przyzwyczaja. Klepię w lewy, przed prawy. Nie dałem się nabrać. Osobiście lubię i robić jako zawodniczka, jako trenerka taką tarczę, która jak najbardziej jest zbliżona do tego, co będzie się działo w ringu podczas walki. Czyli najpierw właśnie przygotowanie sobie akcji lewą ręką, poruszanie się na nogach, praca spodowa, obrony, te wszystkie elementy i dopiero potem konkretna jakaś akcja, którą sobie szykujemy na walkę. Tak i teraz pokażemy. Czyli ruszamy się i lewy. Jeszcze raz to samo. Podwójny lewy prosty. Lewy na dół. Lewy góra, prawy dół. Jeszcze lewy. I mamy naszą akcję. Lewy prawy, unik prawy, lewy się. Pokażemy jeszcze trzy takie podstawowe akcje, to nie jest żadna tajemnica, żadne tajne akcje, takie można powiedzieć ABC boksu, no, którymi się boksuje. Pierwsza technika, lewy, prawy, ciosy proste. To jest taka niepisana zasada, że lewa ręka zaczyna, lewa ręka kończy. Daj lewy prosty, no to zresztą Filip to chyba już w którymś odcinku mówiłeś, że to jest najlepsza po prostu obrona przed silniejszą ręką, przed prawą ręką, także dlatego lewy, prawy. I przygotujemy się, uwaga i hop. Lewy kończy, jeszcze raz. I jeszcze raz. I ostatni.
technika, też bardzo podstawowa i wszystkim znana, lewy, prawy, lewy sierpowy, tak? W boksie nie mamy za dużo ciosów, są tylko ciosy proste, z dołu sierpowe i z tego wszystkiego możemy stworzyć miliony kombinacji. No i no co, pokażemy, lewy, prawy, lewy sierpowy. Wszyscy sobie mamy. Oczywiście to można rozbudować, skończyć obroną, fajnie jest rotacją. I jeszcze jeden sierpowy na przykład, tak żeby to nie było takie banalne. Możemy z tego zrobić potem naprawdę dużo jeszcze fajnych i trudniejszych rzeczy, ale czasami te najprostsze rzeczy są najbardziej skuteczne. Kolejna akcja, już troszeczkę trudniejsza, z nogami w odskoku będziemy kontrować. Raz prawym prostym, raz prawym podbródkowym. No pokażemy po prostu, jak to wygląda. Najpierw pierwszy raz powolutku. Doskok lewy prosty, odskok prawy, jeszcze jeden. I tutaj czujemy liny za plecami, żeby zejść, żeby nie zostać w miejscu. Teraz troszeczkę szybciej. Jeszcze raz. Wciągam tym lewym, idę. To jest najważniejsza obrona. I na koniec treningu dobrze jest sobie jeszcze to wszystko, co robiliśmy na walce z cieniem, z trenerem na tarczy, te wszystkie techniki powtórzyć na worku. Możemy to robić spokojnie albo w takiej formie bardziej wytrzymałościowej, czy też w formie interwałów. No i z Filipem na koniec treningu właśnie zrobimy sobie tak zwane przywory. Moje najbardziej jest nienawidzone ćwiczenie. Mamy jeden worek do dyspozycji, więc będziemy bili seriami ciosów na zmianę. Raz Filip, raz ja. On kończy, ja zaczynam. I jedziemy. Dzięki Karolina. Jak zawsze było mega, mega kozak. Pamiętam, że czas, kiedy trenowałem pod skrzydłami Karoliny na torbarze w klubie Legia Fight Club, a wcześniej jeszcze w Feniksie, to był zdecydowanie najlepszy okres w moim życiu i mam nadzieję, że też kiedyś coś takiego przeżyjecie. Po prostu nie ma cudowniejszego sportu niż boks. Już abstrahując od samego aspektu sportowego, to nic, ale to nic nie kształtuje tak charakteru jak boks i generalnie sportowalki, ale zwłaszcza boks. I nikt nie wmówi, że boks nie jest najcięższym sportem na świecie, bo są na to ogólnie już takie wiarygodne badania. Możecie sobie wpisać w Google. Prawda? Ja to potwierdzam. No i mam nadzieję, że moja rodzina to obejrzy. I no naprawdę. Bo oni się zawsze śmieją. I naprawdę ci, co nie trenują, to nie doceniają tego i nie wiedzą, no, przez jakie to kaczorgi trzeba przejść, bo to nie tylko jest obciążenie fizyczne, ale też psychicznie. Dokładnie. Ja zawsze mówię, w innych dyscyplinach można przegrać mecz, ale tutaj w boksie nie dość, że można przegrać, to jeszcze dostać. Dokładnie, tak, i to ostry. Ile ja się naczekałem w szpitalach, w kolejkach, po porzucianych łukach, po połamanym nosie, to Martyna moja dziewczyna może wam powiedzieć. I jeszcze tak wracając do tego obciążenia psychicznego, to ja prowadzę teraz firmę Prince Boxing i to się nie umywa do treningów bokserskich. Jak jest stres przed walką, jak jest stres między zawodami, jak jest stres, jak się robi wagę, jak się jest zmęczonym i głodnym, to jest po prostu znacznie cięższe od prowadzenia firmy w Polsce. Życie takiego sportowca wyczynowego, zawodowego, jakim jest chociażby Karolina. A jeszcze trzeba znieść do tego krytykę. Tak, krytykę, jasne. Hejt. Właśnie. Także to wszystko się nakłada. No ale my pasjonaci pięściarstwa po prostu mimo wszystko no, kochamy to robić i często robimy to za darmo. No bo... ja generalnie uważam, że nie mam boksu bez pasji. Jak ktoś nie ma do tego miłości, to po prostu z tego zrezygnuję. Ja w pewnym momencie po prostu straciłem chyba takie serce do boksu i po prostu się poddałem. Także nie wiem, jaki byłby finał tej historii. Ale teraz biznes jest moim sportem i w nim się realizuję i w nim się spełniam. I mam nadzieję, że jak kiedyś zrealizuję swoje cele, to kupię Karolinę Ferrari w ramach podziękowania. Także jeszcze raz dziękuję. To ja ci dziękuję bardzo i no, mam nadzieję, że jak będziesz tym miliarderem, to otworzymy
najnowocześniejszy klub na świecie, nie w Polsce, tylko na świecie. Będzie 20 ringów i tylko, tylko boks. I żadnej rekreacji. Tak, dokładnie. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć, dziękuję bardzo.